Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Razem ze mną Romuald Eichler, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szanowni Państwo, chcemy dzisiaj w kilku słowach uzasadnić, dlaczego Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest z jednej strony przeciwko GMO, a z drugiej strony przeciwko, dlaczego głosował przeciwko nowelizacji ustawy o nasiennictwie. Otóż na ostatnim posiedzeniu głosowaliśmy jako Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej przeciwko nowej ustawie o nasiennictwie, bo ona otwiera furtkę dla wprowadzenia w Polsce GMO. Ona oczywiście otwiera również bardzo ważną i istotną debatę na temat GMO i ona z dwóch powodów jest bardzo istotna i ważna. Po pierwsze, z punktu widzenia zdrowia, bo Polskę cechuje przede wszystkim zdrowe i dobre produkty, a z drugiej strony tak na dobrą sprawę z punktu widzenia gospodarczego, bo Polska jest najbardziej rolniczym krajem w Unii Europejskiej i co czwarty rolnik w Unii Europejskiej to Polak. I dlatego dzisiaj chcemy zwrócić się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, aby zawetował ustawę, jeśli zostanie przyjęta przez Senat dzisiaj, o nasiennictwie, ponieważ naszym zdaniem ona nie gwarantuje, podkreślam, nie gwarantuje zabezpieczenia naszego kraju przed uprawami GMO. I tu również z dwóch powodów. Po pierwsze, ta nowelizacja ustawy daje możliwość ministrowi wydawanie rozporządzeń dotyczących rejestracji odmian GMO. Nawet wiemy, jak jest z rozporządzeniami. Minister może wydać to rozporządzenie, ale może tego rozporządzenia nie wydać. Jak pokazuje przykład ministra Gowina, pomimo ogromnych sprzeciwów społecznych, minister Gowin wydał rozporządzenie dotyczące likwidacji sądów rejonowych. I to jest pierwszy powód. A drugi powód jest ważniejszy, istotniejszy z naszego punktu widzenia, ale też nas niepokoi. Tym powodem jest to, że dwa duże koncerny, które wprowadzają GMO na całym świecie, zadomowiły się w Polsce i robią wszystko, aby właśnie ta nowa ustawa o GMO została przegłosowana i żeby GMO było dostępne w Polsce. I mówimy to również w oparciu o to, że przedstawiciele tych dwóch firm są w Radzie Gospodarki Żywnościowej przy ministrze rolnictwa i to nas niepokoi. Słyszymy i docierają do nas również takie głosy, że są przy projektowaniu nowej ustawy. Więc nie wierzymy i nie chcemy wierzyć w słowa i zapewnienia dzisiaj rządu Platformy i PSL-u, że zarówno PSL i Platforma Obywatelska jest przeciwko GMO. To tylko są słowa. Natomiast widzimy, że ta dyskusja zmierza w złym kierunku. Rząd nam, krótko mówiąc, serwuje GMO na polskie talerze i SLD mówi stanowczo o nie. Bardzo proszę, Romuald Eichler. Szanowni Państwo, dzisiaj właściwie dobiega proces legislacyjny, dlatego że Senat zajmuje się ustawą o nasiennictwie, ale nie wierzymy, że cokolwiek, jeśli chodzi o sprawy dotyczące meritum sprawy, dotyczące tego, co nas interesuje, a mianowicie wprowadzenia zakazu rejestracji odmian i dopuszczenia do obrotu odmian genetycznie zmodyfikowanych zostanie tam zmienione. Stąd dzisiejsza konferencja, informacja społeczeństwa o dalszych poczynaniach Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie. Co nas niepokoi? My wiemy doskonale, że GMO jest wszechobecne w Polsce w produkcji artykułów żywnościowych, ale ta ustawa idzie bardzo daleko, dlatego że wtedy, kiedy prezydent ją podpisze i stanie się obowiązującym prawem, wówczas rozszerzamy jeszcze obecność GMO na uprawy, czego do tej pory w Polsce nie było. No więc wtedy, kiedy była taka zgoda prezydenta, wówczas jest wszechobecne w Polsce, jest już uprawa, mamy produkcję artykułów żywnościowych przy udziale roślin, nasion i innych produktów genetycznie zmodyfikowanych i teraz sobie zaserwujemy uprawę roślin w naszym środowisku. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego jest sprzeciw Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie? Otóż uważamy, i to jest pewne, że raz uwolnione GMO do środowiska nie da się cofnąć. A jeśli się nie da cofnąć, no to już nie mamy drogi powrotu.
Państwo doskonale orientujecie się, że tutaj przyroda ma swoje działanie. Zapylanie roślin, wiatr opylny, czy także przez owady powoduje, że opanować tego się nie da i wycofać się już nie da. Pójdzie to samo przeciw. I teraz z racji tego, że Polska ma oprócz rolnictwa tradycyjnego jeszcze w dużym miejscu, produkujemy żywność tradycyjną, mamy bardzo rozwinięte i rozwijające się gospodarstwa ekologiczne. Te gospodarstwa ekologiczne nie mają prawa bytu już wtedy, kiedy będą sąsiadami upraw roślin, gdzie jest GMO. Już nie ma ekologii, możemy zapomnieć o gospodarstwach ekonomicznych. Czyli bardzo poważne straty dla tych gospodarstw, które powstały niedawno, dla gospodarstw agroturystycznych, które produkują zdrową żywność, przestaje już tutaj ten dział gospodarczy w rolnictwie funkcjonować. I czy mamy się na to zgodzić? Nie. Do tej pory nie ma badań, które by w jednoznaczny sposób wykluczały, że GMO nie szkodzi. Są różne oświadczenia wynikające przede wszystkim z badań, gdzie zlecenie ich dokonują firmy, które są właścicielami odmian genetycznie zmodyfikowanych. Kolega Miński przytoczył te firmy. Przecież jeśli jedna z tych, o których się dzisiaj głośno mówi, posiada 80% produkcji światowej, jest przy Radzie Gospodarczej Ministra Rolnictwa, to po co ona tam zasiada? Ona tam zasiada po to, żeby przyglądać się temu, co minister robi. Nie, ona po prostu lobbuje swoje produkty, a także i całą chemię, która temu towarzyszy. Proszę Państwa, Polska jest dzisiaj krajem, gdzie zużycie środków, substancji czynnej jest najmniejsze, albo jedno z najmniejszych w świecie. Zużywamy około 0,5 kg substancji czynnej na hektar, właśnie z racji tego, że produkujemy jeszcze i uprawiamy jeszcze rośliny tradycyjne. Stąd nasza żywność jest bardzo popularna. Mamy swoją markę, o którą zabiegają wiele krajów. Stąd nasz bilans handlu artykułami spożywczymi jest tak korzystny dla Polski i dla polskiego rolnictwa. Dziękuję bardzo. Jeśli są z Państwa strony pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Ale jeszcze jedno zdanie, bo co jest clue właściwie niezgodne. To jest artykuł 140 ustawy, gdzie chcieliśmy wraz z opozycją zapisać, aby nie był dopuszczony obrót nasionami genetycznie zmodyfikowanymi. Gdyby ten zapis znalazł się w ustawie, mielibyśmy to, o czym dzisiaj mówimy, i Polska i polskie rolnictwo byłoby zabezpieczone na ten okres czasu przed GMO. Teraz już dziękujemy bardzo. Dziękuję.